który umie właśnie... Dużo się dzieje, spadochroniarze, który jeden ma przyczepioną flagę Polski, drugi miał mieć flagę Pszczyny, ale nie wiem, co się wydarzyło, że jeszcze nie wyskoczył. Natomiast faktycznie oprócz tych takich elementów widowiskowych mamy również punkt rekrutacji, gdzie każdy z młodych ludzi, mężczyzn i kobiet może dzisiaj zapytać, jak zaciągnąć się do Wojska Polskiego, z czego bardzo, bardzo korzystają i zachęcam do tego, aby Wojsko Polskie wspierać. Ale również punkty informacyjne, punkty pokazowe, możemy zobaczyć sprzęt wojskowy, możemy porozmawiać z wojskowymi, mamy kompanię honorową Wojska Polskiego, mamy cały sztab oficerów, podoficerów, więc tak naprawdę dzisiaj w Pszczynie mnóstwo się dzieje. Od wielu miesięcy za granicami toczą się działania wojenne i dzisiaj polska armia, nasza wizytówka jest tą armią, która jest bardzo mocno wspierana przez państwo, przez rząd. Ogromne nakłady, zgodnie z powiedzeniem, no jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Oczywiście my żadnej wojny nie chcemy, ale musimy mieć najlepiej uzbrojoną armię w historii Polski. I tak rzeczywiście w tej chwili się dzieje. Ogromne nakłady na polską armię, zakupy, takich jakich nigdy praktycznie nie było. Przewiduje się, że w ciągu kilku lat polska armia lądowa, siły lądowe będą najsilniejszą armią w Europie. Jak widzimy w naszym namiocie WCR, możemy od razu złożyć wniosek. Mamy takie możliwości, że rejestrujemy kandydata i w przyszłym tygodniu możemy nawet go, że tak powiem, na badania skierować, jedne, drugie, czyli psychologiczne i fizyczne u pana doktora i możemy zaraz wydać nawet decyzję o powołaniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tak, są kandydaci, są chętni, dzisiaj mamy już 3 wnioski, jest to świetna sprawa. Jak widzicie, są również funkcjonariusze innych służb mundurowych i nie mówię, że ich przeciągamy na swoją stronę, ale pokazujemy, co my oferujemy.